Szanowni Państwo, 32170, że tak nawiążę do pewnego powiedzenia tego oto młodzieńca z wąsami pod parasolem. Proszę Państwa, no historyczny moment absolutnie. Pierwsza edycja Koncao Fest. Na naszej scenie jest Janusz Stankiewicz, gospodarz. To dzięki niemu, moi drodzy, jesteśmy tutaj. Dzięki jemu i jego ludziom pozdrawiamy bardzo serdecznie znakomite panie, pana kucharza. I wielkie, wielkie brawa. Janusz naprawdę po prostu no, okazał wielkie serce. Trzy noce nie spał. Po prostu wyrównywał teren, robił prysznic, no po prostu szaleństwo 12 i dzięki temu Janusz został rokowcem. Słuchajcie, on jeszcze dwa miesiące temu nie wiedział, że będzie rokowcem. Teraz powiedział, że rzuca wszystko, rock'n'roll, będzie rapował, zapuszcza dredy i po prostu tak będzie. Wielkie brawa dla Janusza. Pamiętajmy, kochani, jesteśmy na jego posesji, więc mamy ogromną prośbę. Sami zresztą wiecie, nie trzeba tego tłumaczyć, mamy pojemniki na śmieci i tak dalej. Dbajmy po prostu o to, żebyśmy czuli się po prostu jak u siebie, bo tak naprawdę dzięki niemu jesteśmy u siebie. Słuchajcie, ogromne podziękowania oczywiście na sam koniec też będą. Tu jest Tomasz Kuc w białej koszulce i z takiej opasce jak Björnborg wczesny po prostu. Tomasz na co dzień jest tenisistą, ale też rzucił wszystko i został producentem Koncao festiwalu. Jest Maciek Jazowski, Jezu, gdzie jest, tam się ukrywa Ancymon. Słuchajcie, ten projekt graficzny i nakład pracy fizycznej, naprawdę nie będziemy wam mówili, za 9 lat to będą anegdoty, tak więc wielkie brawa dla Jeza, który tam się ukrywa. Wielkie brawa dla Daniela, który jest na bramce, który steruje ruchem, który wczoraj prawie życie stracił tutaj spadając z dachu, ale jakoś wylądował. Tak więc prawda jest taka, że w 5 osób udało nam się zrobić to dzisiejsze spotkanie, oczywiście z ogromną pomocą Jurka Burkackiego, który tutaj jest z nami i mamy takie krótkofalówki i możemy mówić tu Roger, czy mnie słychać? Tak więc jest absolutny szpan. Bardzo dziękujemy gminie Żabia Wola i wójtowi Piotrowi Rybce, który będzie tutaj z nami obwieszczony złotymi łańcuchami i będzie rapował wieczorem. Tak więc naprawdę dziękujemy bardzo gminie, która nas wsparła. Bardzo dziękujemy Kamilowi Gawarskiemu i firmie Gaga i chłopakom tutaj, akustykom po prostu światowej sławy, moi drodzy. Oni mogli się wylegiwać na Panami, ale jak się dowiedzieli, że Koncao Fest, mówi, dobra, rezygnujemy, odwołaj te bookingi, po prostu będziemy tutaj. Tak więc ogromne podziękowania dla Kamila, który naprawdę jest naszym patronem. RM Medica i ta zmysłowa ratowniczka medyczna, która zupełnie przy okazji jest mistrz Europy ratownictwa medycznego, więc też bardzo serdecznie dziękujemy. I Fundacja Idylla, moi drodzy, tutaj panie, które czarują, pozdrawiamy Idylle, animacje dla dzieci. Dziękujemy Marcinowi Minorowi, który namalował dla nas plakacik i w ogóle jeszcze będę później dziękował, bo prawdopodobnie... A, OSP Żelechów, moi drodzy, OSP Żelechów, znakomita firma. Zresztą nasza miss ratownictwa medycznego również reprezentuje OSP Żelechów. Tak więc naprawdę, jak ktoś myślał o tym, żeby zostać druhną, druhem, no to jest jak najbardziej. Bardzo dziękuję artystom, którzy zgodzili się tutaj występować, bo poniekąd oni też są patronami tego wydarzenia i Tomek mi podpowiada, bo ja nie mam kartki. No i bezdomniaki żabiowolskie, słuchajcie, które były z nami i słuchajcie, festiwal się jeszcze nie zaczął, a mamy dwie adopcje. Jeden kotek, jeden piesek powędruje do nowego domu. To jest odlot, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że to będzie postępowało, bo my po prostu tuningujemy ten świat, moi drodzy. Robimy to wszystko samemu. To jest wielki gest dobrej woli i ja zapraszam, po prostu jeszcze będziemy pewnie przemawiać, później będziemy rzucali się ze sceny i w ogóle. Tak więc Koncao Fest, moi drodzy, trzymajmy kciuki i zobaczcie, już 3 razy dzisiaj miało padać po prostu, więc nas mija, nasi ludzie w Brazylii, Candomblé działa, tam na Syberii szamani podobno też tam kręcą wstążkami, więc wszystko działa i podobno gdzieś ktoś tutaj kręci wstążkami. Janusz, a sąsiad kręci wstążkami, tak więc bardzo serdecznie pozdrawiamy. Słuchajcie, za chwilę na naszej scenie Yanga Squad, no i lecimy, no i później po kolei skończymy za 2 miesiące. Tak więc jeżeli nie zawiadomiliście rodzinę, no to powiedzcie, że tego...
No i słuchajcie, tu widzicie system, cysterna z wodą. Tam można umyć rączki, jest prysznic, który Janusz zrobił wedle jego patentu, MacGyver się wzorował. Sekcja gastronomiczna, moi drodzy, gdzie po prostu Bigos, no tam jest dzik po prostu w nim, ale nie zapomnieliśmy o weganach i wegetarianach. Mamy burgery wegańskie i wegetariańskie, tak więc dla każdego jest jedzenie. Woda jest za winklem, woda z kranuwa, z wodociągu, ja sam ją piję, tak więc staramy się nie generować fajansu, moi drodzy, niepotrzebnego. Jest z nami Lechu, który tutaj ma kamerę. Teraz Janusz, tu w kamerę, takie medialne spojrzenie. Hej, okej, mamy zaliczone. Lemoniatka po prostu jest absolutnie free dla każdego. Napoje z delikatnym elementem wyskokowości. Ciasta też tam widzę. Tak więc to wszystko, słuchajcie, jest zasługa Janusza. To ja już nie będę przynudzał, bo mam parcie oczywiście na mikrofon, ale to nie będę. Concao Fest, moi drodzy, to jest niemożliwe. Udało nam się w 2 miesiące zrobić takie spotkanie. Jesteśmy też jakoś tam... No, bardzo wszystkim dziękuję, bo to jest po prostu wyraz też poparcia dla idei Radia Concao, czyli absolutne podziemie internetu. Robimy swoją robotę, moi drodzy, żeby wyprostować patologiczny mainstream, który po prostu zatruwa mózgi i powoduje, że ludzie są smutni. A przecież odchodzi się od smutku. Tak więc freedom, moi drodzy, pokój, spokój, współpraca, zabawa, love, no i Woodstock. I lecimy. Januszu, to weź tam powiedz teraz 3, 2, 1 i lecimy. No tak, nie jestem takim wspaniałym mówcą jak Tomek, ale wszystkich serdecznie pozdrawiam. Czujcie się jak u siebie w domu, bawmy się, ile tylko można. I niech się dzieje zabawa. 3, 2, 1, 0, zapraszamy Youngę na scenę, no i oni rozpoczynają historyczną opcję, moi drodzy. Słuchajcie, to jest wyjątkowa rzecz, zobaczycie, za 6 lat tutaj wszyscy będą chcieli być, a wy wtedy powiedziecie, my jesteśmy falowo starsi, bo my byliśmy na pierwszej edycji i proszę tam przypilnować miejsca parkingowego. Tak więc Younga, skład, końcowy, to Manio, trzymaj mikrofonie. Dziękujemy pięknie za zaproszenie, dzięki Tomek, że możemy wystąpić, otworzyć tak wspaniały festiwal jak Concao Fest.